Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będę robił drzewko z takich oto chwastów, które zerwałem jesienią. A będzie to brzoza. Zapraszam do oglądania. Na początek pousuwam trochę gałązek, żeby to przerzedzić. Te, które mi się nie podobają, które są wygięte za bardzo, połamane. Dobrze, mam już przygotowane drzewko. Teraz przyszedł czas na malowanie. Użyję do tego farby plakatowej białej i czarnej. Najpierw użyję farby białej. Pamiętajcie, że im dalej na tych cienkich gałęziach, im dalej od pnia, tym brzoza jest ciemniejsza, nie jest biała. Maluję także te cieńsze gałązki, ale nie do samego końca, nie na samą górę. I zaczynam malować czarnym. Dobra, mam już drzewko, w sumie mam 3. Pomalowałem przy okazji jeszcze kolejne i teraz nałożę liście. Wykorzystam do tego siateczkę Heki numer 1677. Teraz jeszcze to spryskam sprayem i resztkami, co tutaj się posypały, jeszcze to drzewko obsypię. Jak widzicie, tak się prezentują drzewka. Teraz zobaczę je na makiecie, gdzie umieścić i jak będą wyglądać. Dobra, wsadzę w okolicach dworca te trzy brzuski. Będą tu w tych miejscach.
Mam już porobione otwory, żeby było łatwiej. Żeby było łatwiej. Ten płot jest też na którymś z odcinków, także zapraszam do oglądania, jak to zrobiłem. Dobra, i teraz włożę te drzewka. Mam nadzieję, że Wam nie zasłonię. Bo tutaj przez kamery i oświetlenie trochę mało miejsca mam. Jak mówiłem, otwory już porobiłem. Nawet nie będę kleił tego, bo ładnie się trzymają. Jeszcze jedno. Gdzieś tutaj koło tego słupka sobie otwór zrobiłem. O, jest, trafiłem. O, tak to wygląda. Na dzisiaj by było tyle. Dzięki, że oglądaliście do końca ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba moja praca, to zapraszam do subskrypcji oraz do sekcji komentarzy. Trzymajcie się. Hej.